Cześć, Tymadzie, witajcie w kolejnym odcinku z serii Anna Extended Edition. Jak ostatnio pamiętacie, naprawiliśmy tutaj piec, w którym spaliliśmy przynajmniej pulsujące serce. Ktoś mi napisał, że w związku z tym tak jakby zabiłam Annę, ale no, przekonamy się o tym jeszcze. Dodatkowo, słuchajcie, tutaj wysunęły nam się drzwi na strych. Tak pytałam się was, co gorsze, piwnica czy strych? Większość z was chyba była za piwnicą. W sumie z moich własnych doświadczeń tak troszkę mi trudno powiedzieć, bo tyle, co ja miałam wspólnego z piwnicą i strychem, to na strychu były myszy, a w piwnicy były karaluchy. W sumie ani jedno, ani drugie jest niezachęcające. Więc ja osobiście nie wiem, co gorsze. Ale dobra, my się udajemy w takim razie na strych. O, mamy nawet odblokowane osiągnięcie Purple Rain. Fajnie. A czy nam się... Nie, tu nam się nic nie zrobiło, ale tu nam się troszkę jakby chyba odnowiło zdrowia. Ktoś mi właśnie pisał, że jak mamy białe serduszko... Serduszko, oko. To zdrowie nam się odnawia, a gdy jest czerwone, to nam się psuje. Możliwe. Przekonamy się o tym. Jesteśmy na strychu. Czy my tu coś mamy? Rytuał miłości i zjednoczenia. Ostatnio popełniłam błąd, że nie czytałam na nagraniu, więc ja sobie teraz to przeczytam. Rytuał miłości. Zobaczymy. To nie jest długie, więc ja wam to sama przeczytam. Biorąc pod uwagę charakter kultu, który był poświęcony cielesności i gloryfikacji życia we wszystkich jego licznych odmianach, oddawanie się Wielkiej Matce wymagało pośród wielu skomplikowanych rytuałów zastosowania co najmniej dwóch rodzajów uświęconej krwi. Pierwszy, który szczegółowo opisałem w innym opracowaniu, to krew ze świętego drzewa życia. Drugi, nie mniej istotny i sakralny, to czerwona krew bogini, która była przygotowana zgodnie ze ścisłymi wskazówkami rytuału, który stanowił część przygotowań do mającego nadejść rytuału głównego. Ezoteryczny charakter tego procesu ma podwójne znaczenie, gdyż z jednej strony cenna krew stanowiła materiał używany w czasie głównych rytuałów kultu, a z drugiej strony jego właściwe zastosowanie stanowiło część nauki młodzieńców, podczas gdy przygotowanie charakterystycznych krwisto-czerwonych świec używanych do rytuału było zadaniem dziewcząt i mężczyźni nie byli dopuszczani do tej wiedzy. Przechodząc do głównego tematu, wywodu, wyjaśnię teraz sposób przygotowania czerwonej krwi bogini. Jak już wspomniałem, podstawowym atrybutem rytuału są krwisto-czerwone świece, wyprodukowane w specjalny sposób. Ktoś, kto przystępuje do rytuału ze zwykłą świecą, musi wykazywać się głęboką wiarą i silną wolą, aby obejść się bez tego przedmiotu. Jeśli ktoś ma tyle szczęścia i znajdzie w świątyni krwisto-czerwoną świecę o idealnie czystej barwie, przyniesioną przez pannę młodą w dar od wiernych, ta świeca również pozwoli na prawidłowe przeprowadzenie rytuału przygotowania czerwonej krwi bogini. Metody, czas i modlitwy używane do przygotowania świec są niejasne i krążą plotki bez potwierdzenia fakta, że wśród składników znajduje się pierwsza krew młodych dziewcząt uczestniczących w rytuale. Nie będąc w stanie prześledzić tajemnej receptury, naszą radą jest pozyskanie świecy o czystej czerwonej barwie. Gdy już zostanie pozyskana, musi zostać umieszczona przez czyste ręce dokładnie w środku ceremonialnego symbolu odtworzonego z tego kodu. Nabożnik musi zapalić knot i modlić się, poczekać, aż ze świecy oczyszczonej zacznie skapywać wosk, tworząc czerwoną krew bogini. Tak, więc w związku z tym, czy my będziemy musieli... A sam przyszliśmy. Musimy w takim razie chyba znaleźć tą świecę i odprawić rytuał. Coś mi takiego to mówi. Czy tu coś jest dla mnie? Nie, ja nie szukam schronienia, ja chcę do domu. Tu nic, to jest zwykła jakaś świeczka. To wygląda jak jakiś kominek, nie wiem. Aha, tam możemy przejść. Maybe. Why? Who is she? I don't know. Czyżby Anna była wszystko zdradzana? Haki przywodzą na myśl dawne krwawe rytuały. Lustro. Jest tak brudne, że nie widać w nim odbicia. Pamiętam, że jak mieliśmy brudny kamień, to trzeba go było umyć. Czy ja tutaj też go mogę umyć? Nie, nie mogę tego mówić. No to dajmy sobie z tym spokój. Ja nic nie kradłem. Dobrze, stara szafa. Pojawiło mi się takie jakby białe oko. Nie wiem, czy mi się tutaj coś zwiększyło. Puść! Patrzcie, świeżko w bucie. Maski, o, mamy coś kolejnego. Czy to będzie tu? Tu. Czy to jest długie?
Nie jest długi, więc mogę przeczytać. A uczeni praktyk magicznych zawsze muszą pamiętać o tym założeniu. Oczy są w twarzy i wzrok obejmuje nie tylko to, z czym się spotykają, ale również to, co jest we właścicielu twarzy. To pozwala im doświadczyć tego samego wrażenia w różny sposób. Dlatego wiedza jest wynikiem obserwacji zewnętrznych faktów i naszego wewnętrznego świata. Nasze zmysły działają jak teatralny mechanizm, który za kulisami zmienia scenerię. Z tego powodu maska, która przypomina twarz, może zmieniać wyobrażenie o osobie noszącej ją. Dlatego omówmy tu tworzenie takich masek. I to jest wiadome, że im bardziej do ludzi zbliża się śmierć, tym nabierają jaśniejszej wizji obaw związanych ze śmiercią i możliwe jest, że na samym końcu uświadamiają sobie sekret powiązania rozlanej krwi z duszami tych, którzy ich zabili. To jest sekret bożka mordercy. Potrafi ukazać tę tajemną więź pomiędzy czynami ludzkimi i śmiertelnością. A że krew jest powiązana z czynami, więź, która normalnie jest niewidzialna. A najbardziej potężny bożek z ogromnymi zdolnościami odkrywczymi jest odpowiednio przygotowany, jest prawdą. Wyjawi każdą tajemną więź dotyczącą kogokolwiek. Jest również źródłem wielkiego niebezpieczeństwa i nieprzewidywalnych kłopotów, gdyż nie ma żadnych blokad dla jego oświecającej mocy. Możliwe zatem będzie ukazanie rzeczy, które wykradają poza zdolności rozumienia i wytrzymałości lustrowanego, takie jak ciemna strona osobowości, tajne labirynty zbrodniczych pragnień i zamiarów zakorzenionych głęboko w duszy człowieka. Z drugiej strony ta sama zdolność daje możliwość odkrywania pozytywnych sekretów, uświęconych i ukrytych rzeczy, nawet miejsc, które w inny sposób byłyby nieosiągalne. Z tego powodu warto omówić wady i zagrożenia wynikające z odkrycia i wykorzystania bożka. Ja nie wiem, czy ja chcę kogoś poznawać nowego. Czy tu jeszcze coś jest? Tu są jakieś gałęziory. Tędy to ja już chyba chodziłam. Zaraz tam na stole byłam. Ja nikogo nie zabiłam. Proszę sobie, wypraszam sobie. Oblicze prawdy. Gdzie jest ta maska? Ta maska napawa mnie lękiem. Ma zupełnie inny kształt niż reszta, nie potrafię spojrzeć jej w oczy. Ale tu widzę, że mam drugą, maska mordercy. Czekajcie, zobaczymy sobie drugą. Zabójstwo z miłości. I co, i tyle? No, zabójstwo z miłości. Jakiś, nie wiem, Hamlet, Romeo i Julia? Nie wiem. Boże, ja nie znam romansów, ludzie. Czekajcie, bo tu gdzieś było... O. Tu nic nie ma. Symbol boskości. Czy oni muszą mi tu wyjść i się kłócić? Rozpraszają mnie. Symbol boskości. Archaiczny portret przedstawiający jakąś boską postać. Pochodzi z czasów, gdy bogowie i ludzie oddychali tym samym powietrzem. Okej. Okay. Po co im tu cement? Pudełko po pizzy. Jeśli się dobrze bawił chyba. Dobra, czy myśmy... Tędy przechodzili chyba nie do końca. Dlaczego ja się z kobietami nie dogaduję? Bo one ciągle gadają! Aha, to... Zostaw tą siekierę, kobito! Więc w sumie to tyle, nie? Ale tu drzwi... Aha, ja mogę przez to przejść, wow. Dobra. Mam rozumieć, że kichnąłeś, tak? To na zdrowie. Nie wiem, co to było. Dobra, mam jakiś stół, jest jakiś habaś. Na dole nic nie ma. Kto to jest? Manekin. Tu jest zniszczone drzwi. Jest zawiązana łańcuchem. Nie mogę jej otworzyć. Aha. Chciałam wyciągnąć siekierę, dzięki! Zniszczone drzwi. Aha, do mnie się otwierają, to niech zostaną. Manekin. Co? To naprawdę ogromny świecznik. Ale wiecie, co ja bym zrobiła? Ja bym spróbowała mu tą maskę założyć. Ja mogę? Nie mogę. Może to i lepiej. Dobra. Kolejne drzwi? Widzicie, że tam się coś jara na fioletowo? Powiedziała, że ktoś denatura to odpalił. Denatura to jest fioletowa. W ogóle tu cieplutko jest. Ja tu zostaję. Komuś talerzyk? Tu mogę? Nie mogę. No teraz jakiś... Szufla! Tak? Szufla z kutego żelaza. Używana, by bezpiecznie obsługiwać kominek.
ogień. Mógłbym siedzieć godzinami przy tym koniu, ja też. Obraz zbyt romantyczny jak na to upiorne miejsce. Czy ja wiem, czy takie to romantyczne? Ale wiecie co, może ja bym spróbowała... Nie mogę poszuflować. Bo wiecie co, tak jak Dali, to może się przyda do tego, ale jak widać nie do tego. Liście klonu, nie potrzebuję więcej. No mam już jeden, do dzisiaj nie wiem do czego. Kolejne drzwi, darujmy sobie na chwilę. Kołyska, kołyska dziecięca, jest pobrudzona krwią. No może... Opatrzcie, znowu mam jakiś ten... Nie wiem, czy mi to odbudowało się. Misiu. Misiu też jest splamiony krwią niestety. Nie chcę wiedzieć, co ona robiła dziecku, czy dziecko zrobiło jej. Co my tu mamy? List. Mogę go przeczytać? Mogę. A długi? Ktoś był pisarzem. Najdroższy, nareszcie ostatnia część zagadki, która dręczyła mnie miesiącami, w końcu zostanie zawykłana i znów będę mógł ją ujrzeć. Piszę do ciebie, ponieważ po raz kolejny muszę podzielić się z tobą moją radością. Tak jak zawsze dawniej dzieliliśmy się każdymi cierpieniami i zwycięstwem. Bracie mój, czemu cię tutaj ze mną nie ma? Co? Nie wiem, co tu jest napisane. Co nas? Aż tak bardzo od siebie oddaliło. Wciąż pamiętam, jak mnie powitałeś, gdy wróciłem z lasu z pustymi rękoma. Mimo, że wybrałem się do niego w poszukiwaniu drewna na chodaki i powiedziałem ci, że odnalazłem miłość mego życia tańczącą pośród drzew. No spoko. Objąłeś mnie, poklepałeś mnie po ramieniu, próbowałeś zaciągnąć mnie ze sobą do tawerny, ale wiesz przecież, że byłem z nas dwóch bardziej nieśmiały i pozwalałem ci pić za mnie razem z twoimi przyjaciółmi, podczas gdy ja od tamtej nocy rozmyślałem nad tym, jak mógłbym znów się z nią zobaczyć. Dzięki temu wnikliwemu spostrzeżeniu, które sprawiło, że zamknąłem się w sobie, zdałem sobie sprawę, że to nie była kobieta z krwi i kości, lecz magiczne stworzenie. Co więcej, po przestudiowaniu tych kilku dokumentów, jakie miałem w ten czas oraz dawnych ksiąg, które później odnalazłem, udało mi się odkryć jej prawdziwą tożsamość. Nie rozumiałem, czemu ktoś zakochany może pogrążyć się w zatęchłych książkach i zamykać się w swoim pokoju przez większą część dnia. Chciałeś, abym pobiegł do mojej ukochanej, żeby ją porwać. Dzięki mym badaniom odkryłem zupełnie inny sposób na zdobycie mojej pani. Nie potrzebowałem ani siły, ani odwagi, lecz wiary. Odkryłem, że moja cudowna nimfa była boginią, której okazywano adorację w tej dolinie od stuleci. Odkryłem, który kult był jej poświęcony. Odnalazłem... Co? Maski opisane w książkach, by przeprowadzić rytuał i wreszcie dowiedziałem się, że jej świątynia była ukryta właśnie w naszym domu, tuż pod naszymi stopami. O tak, bracie mój, moja miłość do niej to przykazanie losu. Jak mogło ci się kiedykolwiek udać nas rozdzielić? A mimo to próbowałeś, ponieważ byłeś odważny, ponieważ uważałeś siebie za silne. O książki, które czytałem, przerażały cię, rytuały, które wykonywałem, odpychały cię. A kiedy w końcu ujawniłem ci tożsamość mojej ukochanej, powiedziałeś mi, że oszalałem. Nie dziwię się. Nie byłem tym przejęty. Cierpiałem, bo straciłem twoje uznanie, a dla niej poświęciłem swój ból. Kiedy więc odkryłem, że ukradłeś moje książki, rozmówiłem się z tobą. Krzyczałeś, że je spaliłeś, aby uratować przynajmniej moją duszę, bo zmysły już dawno postradałem. Lecz w tamtej chwili moja dusza wyła z bólu i gniewu, gdyż wydarłeś mi ją być może na zawsze i dlatego moje ciało zachowało się tak, jakby kierowało się własną wolą. Nie obawiałem się twojej siły i nie zraniłem cię. To miłość kierowała moimi rękami. Jeśli patrzysz na mnie tam z góry i czytasz teraz mój list, to zrozumiesz, że nawet kiedy cię uderzyłem, nadal cię kochałem. Zrozumiesz, że nie mogłem postąpić inaczej. Po wielu dniach pełnych desperacji odkryłem, gdzie schowałeś moje książki i zamknąłem je bezpiecznie w mojej sypialni. Powinienem był się domyślić, że nie... Nie śmiałbyś ich spalić. Teraz muszę znaleźć wejście do świątyni, lecz moja wiara jest tak silna, że ból tak łagodny, a ból tak łagodny, że już czuję się jak zwycięzca. Raduj się ze mną, bracie, raduj się, gdyż moja wiara i twoja dopełniły się i moja nagroda jest bliska. Po pierwsze, dlaczego odstawiłeś psychotropy? Po drugie, czy ty chodziłeś do szkoły i ktoś ciebie uczył poprawnie i ładnie pisać? Jesteś jakimś dysgrafem, czy inną coś, cosią?
Nie wiem, ale... No nie ukrywajmy, to było dziwne, prawda? O! Czerwona świata, jaj! Czy my tu coś jeszcze mamy? Mamy słoiczki, talerzyki? Może jakiś biadek? O, ktoś... A nie, one są malowane. Miałam mówić, że ktoś nie domył. Kieliszki na wino, nice. Tu jakieś potete. To nie mogę. Co to jest? Ja mogę tu? No mogę. A tu łyżeczki, dobra. A zaraz, jeszcze ja chcę sobie zobaczyć. Krwista czerwona świeca. Dobra, no ja się cieszę, że ją znalazłam. Liści klonu nie potrzebujemy. Nie, ale gość jest nawiedzony. Wiesz, zabiłem ciebie, ale pamiętaj, że jak ciebie zabijałem, to ja cię i tak kochałem. No. Wiecie, co ja tu sobie zrobię? Ja tu sobie zapiszę grę. Tak, twierdzę, że to może być potrzebne. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że Teo mówiła, żeby często gry zapisywać. Zaraz, tu są... ja wyszłam ze strefy, dobra. Już wracamy tam. Wróć. W ogóle jak strych i pomieszczenie mieszkalne? Mi się chyba znowu wydawało, że kichnął. Dobra, tutaj mieliśmy sobie wejść. Boże, tu jest ta znowu nawiedzona. Otwórz to. Jestem gruba, nie zapominaj. A nie, ona jest troszkę inna. Dobra, co my tu mamy? Mamy miskę. Mamy popiół. Wezmę trochę. Gdzie ten popiół mam sobie wziąć? Czy ja go wzięłam? Popiół, miska. A mogę ją tu? To nie, to łaski psa. Ej, ale wiecie co dalej mam w myśli ten list? Koleś był chory. Wieszak. A wiecie, że z wieszaka można zrobić taką tą różdżkę do przywoływania łóżka z drewna. Można zrobić różdżkę do przywoływania deszczu, jak i również do odnajdywania zaginionych rzeczy. Rytuały naszej damy. Jezucie, wiecie co, ja miałam nie czytać wam tych książek. O! Liście klonu. Liście klonu są w środku poprawiania krwiokołyski. No fajnie. Morderczy rzemieślnik. No to ten gość. Ale jak widzę, że jak tego nie czytamy, to my nie wiemy, o co tam zbytnio chodzi, nie? To też jest krótkie, to mogę przeczytać. Dzisiaj się naczytam zawsze czasy. Wśród wszystkich rytuałów bogini najświętszy był sakrament małżeństwa. To niezwykle... To niezwykłe. Choć oczywiste, że rytuał skoncentrowany był na figurze kobiety i matriarchacie, który był dopuszczony poliandrię. Jednakże kobiety miały skłonność do uspokojania czegoś, co można zdefiniować jako poryw romantyzmu polegający na wybieraniu swojego faworyta i miały prawo zabronić innym kobietom ożenku z nim. No, parę wieków temu chyba. Wygląda jednak na to, że ta praktyka nie przeszkadzała wybranym na prowadzenie rozwiązłego życia. Należy podkreślić, że żonaty mężczyzna był w zamiarze darem od bogini, uważany przez ludzi za zdolnego do bycia matką i żoną. Rzeczywiście posiadano wiedzę, iż mężczyźni, którzy został przeobrażeni, kierowani byli przytłaczającą i częstą destruktywną miłością do bogini. Na sensie tego wszystkiego naturalne jest, by rozważać pochodzenie matriarchatu i możliwości odrzucenia przez kobietę wybranego mężczyznę. Ubiór mający zapewnić dyskrecję i tajemnicę był typowy, choć wyraźnie w nim widać korzenie pogańskie. Panna młoda była zwykle ubrana w białą suknię z welonem w gamie kolorystycznej od pomarańcza aż po szkarłatną czerwień z miejscowymi kwiatami na głowie. A jeśli ceremonia była szczególnie uroczysta, jej głowę zdobyły liście z dobrze znanego drzewa życia. Czy to klon? Strój pana młodego nie był formalny, bez dodatkowych składów. Przede wszystkim miał podkreślać przyzwoitość, a głowę zdobił kapelusz symbolizujący uległość. A jakieś inne czasy to były. Wtedy kapłan błogosławił więzy pomiędzy małżeństwem i boginią, a mężczyzna był zmuszony ślubować miłość bogini swojej ukochanej. Oblubienica była uznawana przez kapłana za boginię na ziemi, a każdy występek przeciwko niej był uznawany za przestępstwo wobec bogini, która wybaczała jedynie po akcie skruchy lub po odbyciu surowej kary. Szybko rozprzestrzenił się strach przed zdradą bogini, której gniew wobec niewiary był ogromny. W czasie rytuału była również część, w której kobieta przyjmowała hostię bogini, a mężczyzna musiał modlić się do niej, używając imienia, którego każdy kultywujący wzywał w momentach żarliwej namiętności Anna. A, powiem wam, że jak wcześniej wam tego nie czytałam, tak miałam mniej sprany mózg. Ja tutaj to ładnie nam pierze dzisiaj. No popiół już sobie, żem wzięła.
Znowu tańce. Co? Maska drewniana na głowie jest przyklejona. Wydawałoby się, że można ją zerwać z manekina, jednak bezskutecznie. A chcesz siekierał? Okej. Okay. Ale ja nie chciałam sobie głowy zrywać, chciałam tylko maskę. Ja się nie spodziewałam. Czekajcie, to? Nie, to nie. Kobiecy manekin. O, w sensie, w jakimś kształcie kobiety. On tu wcześniej nie stał. On na pewno tu nie stał wcześniej. Dobra, maska. Jest przyklejona. Aha, no to rozumiem, jak maska była przyklejona, nie? No to żeśmy zajumali z całą głową. Pamiętajcie, jak czegoś z głowy nie możecie ściągnąć, to musicie sobie całą głowę urąbać. Aha, klucz do... nie, czekajcie. Daj to jeszcze raz. Klucz do dziurki od drzwi. Ale jak ja mogę to? Ale on... Ale czekajcie, jakby tam zrobić taki szachar-machar. Mhm. Ale my mamy papier. Możemy podłożyć pod drzwi. Czekajcie. Puść! No pójdźże. Daj. I mamy. Dobra, do czego przynajmniej ten liść się przyda, oprócz tego, że sprał mi mózg ostro. Tu jest zamek. Mamy znowu białe. Tak, nam tu odrasta, fajnie. Czyli robimy dobrze. No i jara się na fioletowo, tak jak mówiłam. Otwórz to. Czy to jest sypialnia? A mamy paputki. Osełka. Osełko, słuchajcie, osz się nóż. Czy jakiś nóż jest stępy? Nie wiem, może się jeszcze do czego przyda, dobra. Co mnie to zleczyło? Jak larzy, to znakiem tym zaraz coś strasznego będzie. Znowu jakieś łapki. Co tu mamy? Nie, ja dzisiaj już nie czytam żadnej książki. Mamy nasiona. Robimy plantację? Urodą ona promieniuje. O, jest ten symbol, więc pewnie jest wytłumaczenie jego. Jeżeli to była Anna, to była naprawdę ładna. Dobrze, ja sobie to już przeczytam po nagraniu. Mam nadzieję, że... O, dostaliśmy osiągnięcie. Mam nadzieję, że nie ma to jakiegoś większego znaczenia. A ja i tak zaraz nagranie będę kończyła. Tego nie mogę tworzyć. Dzban. A do czego mi dzban? Ceramiczny dzban. Wygląda dość dobrze. No fajnie, cieszę się. A nasiona? Jakieś nasiona. Ciężko powiedzieć, co to za roślina. Czy coś hałasuje za mną? Ja się nie obracam. Miałam wrażenie, że w coś depłam. To garnek? Może nie znam. Łóżko. Łóżko z drewna. Nie wygląda na stare jak reszta domu. To brzmi, słuchajcie, jak żygający kot. Nie wiem, co to jest. Niewidzialny świat. Kolejna książka. Jakby dzisiaj na książku było mało. O, patrzcie. Nienawiść wobec Anny i epoka miedzi. Sporo tego mamy. Mówiliście, że to można jakoś łączyć. Jakby ktoś wiedział, jak to łączyć z sobą, to bardzo bym prosiła o wskazówki, bo intryguje mnie to, naprawdę. Dobra, wróćmy do książek. Mamy kolejną, to też wam pokażę. Niewidzialny świat. A to tylko jedna strona. Jakieś coś z rytuałem chyba. Dobra. Mamy szafę. Otwórz. Czarna sukienka. O, nawet sobie wziąć mogę. Fajno. A mogę ubrać? Sukienka żałobna, dobrze zachowana, ale jakoś nie mogę sobie wyobrazić, kto mógłby ją przyodziać w takim miejscu. Jak kto? Co najwyżej jakiś satanista podczas czarnej mszy. Wydaje się, że można do niej coś przyczepić do sukienki. Okej. Okay. Cieszę się, że nie można tego przyczepić. To był mój durny pomysł, ale taki pierwszy, który mi się skojarzy, więc chciałam... A, łóżko. Więc chciałam go wykorzystać, nie? Co my tu jeszcze? Czy tu coś może być?
Ze światełkiem łóżko. No łóżko zacne, zacne. No dobrze, ale... Ale... Co my tu mamy zrobić? Czy ja tu byłam? Drzwi. Zamknięte. Muszą prowadzić na zewnątrz. Aha, to... Być może na tyły domu. Ale zaraz, jak na tyły domu, jak my jesteśmy na strychu? Znaczy, jesteśmy na strychu w części mieszkalnej. No, może kiedyś... O! Dywan. Może kiedyś jakieś coś było, no, jakaś inne konstrukcje domu, te mamy teraz czasy współczesne, nie? Łas. Ale co to jest? Skąd znam ten symbol? Ja mogę coś z tym zrobić? Ja to mogę rozłupać na przykład? Nie, nie mogę. Metalowy pręt? Nie, nie wiem, co ja z tym mogę zrobić, tak na dobrą sprawę. Ale znaleźliśmy włas. Ta wywłoka tu stoi. O, ja już wcześniej mówiłam, nie? Że ona za mną łazi. Dobra, słuchajcie, to może takie lekkie... Czemu? Co ja zrobiłam? Dlaczemu? Nie ma. Podsumujmy może lekko. Zebraliśmy dzisiaj maski. Zebraliśmy, słuchajcie, maski. Zebraliśmy jej głowę. Mamy świecę, proch, list, osełkę, czarną podomkę. Mamy świecę do rytuału. Troszkę tego zebraliśmy. Trzeba byłoby to jakoś gdzieś spożytkować, nie? Tego nie było wcześniej, tych krwawych śladów, nie? Tego też nie było. Boże, wszędzie jest krew. Tych... Już mówiłam, że to brzmi jak rzygający kot, nie? Teraz widzę, ale tu była postać taka... Taka zamachnięta na nas była, nie? Dobra, ta dalej tu stoi. Łóżko już wygląda normalnie. Ej, bo ja chciałam grać odcinek, a tutaj jakieś dziwne dziwności się dzieją. No, otwórz to. Jezu, powiem wam, że otwieranie czegokolwiek w tej grze... No, otwórz! To jest jakaś masakra. Rozumiem grubość grubością, ale wyleźć to ja chyba chcę. Dobra, nie wiem, no... Tu już chyba więcej nic nie ma dla nas. A to w ogóle było? Wrażenie, że tego nie było. W ogóle patrzcie, jak się oświetlenie tu zmieniło. Nie ma tej wywłoki stojącej? Nie ma. Nie wiem, słuchajcie, do czego mi ten włas i tutaj ten symbol. Dobrze, kochani, ja tutaj skończę odcinek. W kolejnym, nie wiem, cofniemy... Jezu, znowu ta tam stoi, idź. A patrzcie, jak bezszelestnie się porusza. W kolejnym myślę, że się cofniemy tam. Może coś właśnie wykombinujemy, żeby tą szafę otworzyć, nie wiem. Dobrze, ale ja tutaj kończę odcinek. Dużo zebraliśmy, być może to nam się przyda jakoś do kolejnych części, żeby całą zagadkę rozwikłać. Ważne, że trochę zdrowia sobie odbudowaliśmy, tutaj też sporo rzeczy nam przybyło. No nic, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie go i zapraszam już niedługo na kolejny, tak więc trzymajcie się, no i cześć.